Czy łodzianie znają postulaty strajkujących rolników? Jeśli tak, dostają za każdy postulat jedną roślinkę ode mnie. Dzień dobry, to jest format Port TV. Robię sondę uliczną w telewizji Port TV. Jak Państwo znacie przynajmniej jeden postulat rolników, którzy teraz strajkują, dostajecie Państwo roślinkę darmo. Przynajmniej jeden. To wydaje mi się, że przede wszystkim o to, żeby mogli w 100% swoich pól użytkować, tak, a nie tylko... Tak, teraz czyli? Jest widmo 4% ugorowane. No dokładnie tak, żeby mogli użytkować tę ziemię tak, jak sobie życzą. Ale więcej nie powiem i nie chcę zmyślać. Ma pan coś do dodania? Protestują przeciwko sprowadzaniu zboża ze krainy. Dokładnie tak. A, no tak. Roślinka dla państwa, po roślince. O, proszę bardzo. Dobrze. Proszę bardzo. Prowadzę sądę uliczną, może pan dostać roślinkę, jak tylko zna pan jeden postulat strajkujących rolników. Wystarczy jeden, dostaje pan roślinkę gratis. Nie mam pojęcia, roślinki nie potrzebuję, ale nie dam w ogóle tych postulatów. Dzień dobry panu, czy mogę pan zająć chwilkę? Robię sądę uliczną na temat znajomości postulatów rolników, którzy strajkują. Jak pan zna przynajmniej jeden postulat, dostaje pan roślinkę gratis. O kurde. Słyszałem o strajku, ale postulatów nie znam. Nie. Problemy ze swobodnym przepływem towaru z Ukrainy, który jest opryskiwany środkami, które w Polsce tak, są dopuszczalne. To jest to problem, że tak. Łatwiej z Ukrainy właśnie sprowadzać niż to, co utrzymasz naszego. 4% ugorowania teraz wisi nad Polską. No szczerze, szczegółów nie znam. Nie chce pan do uprawy rododendrona? A? No jak mogę? No teraz już pan zna postulaty. No już jak i znam. Jeśli pan zna przynajmniej jeden postulat strajkujących rolników, dostaje pan roślinkę. Przynajmniej jeden postulat. Zielony ład, żeby skasować. Znaczy generalnie nawet to ugorowanie 4%, czyli zostawianie 4% gospodarstwa bez łupka. Bardzo panu dziękuję. Zdane. Dziękuję. Dzień dobry, mogę panią zająć chwilkę? Dziękuję. Można dostać roślinkę za darmo. Co jest grane? Dzień dobry. Robię sondę uliczną odnośnie znajomości postulatów strajkujących rolników. Jeśli państwo znacie przynajmniej jeden postulat, dostajecie roślinkę darmo. Przynajmniej jeden. Przynajmniej jeden? Tak. Jeszcze to jest, to jest, chodzi o zielony ład, ten europejski zielony ład, tak. żeby nie było tego ładu, bo to... Tak. Mamy ryzyko 4% ugorowania przymusu. Tak, no to przede wszystkim chodzi nie tylko naszym rolnikom, tylko w ogóle rolnikom w całej Europie. No i u nas jeszcze wewnętrznie, może pani to powie? Nie mam pojęcia. Mamy problem ze swobodnym przepływem towaru z Ukrainy, który jest opryskiwany tym, tak. Czym nie możemy. Dziękuję, że możemy podziękować zeszłemu rządowi. Stał pan na piątkę. Jak pani zna przynajmniej jeden postulat, dostaje pani roślinkę. No jak to? No to przede wszystkim o Zielony Ład. Żeby to zlikwidować, to jest pierwsza rzecz, żeby Ukraińcy wprowadzali żywności. Tak. Może pani dopowie, to drugą roślinkę pani dostanie. No i co jeszcze? No i przede wszystkim, żeby były wyższe ceny. To powoli prążne. Rododendronik raz. Dziękuję. Rododendronik dwa. Dzięki. Dzień dobry. Nie mam ochoty. Jest z tym problem. Dzień dobry, czy zna pani jakiś postulat protestujących rolników? Jak tak, dostaje pani roślinkę gratis. Tak, znam. Chodzi o to, żeby na przykład przepisy dotyczące stosowania środków ochrony roślin były jednolite i w Unii, i na Ukrainie, no bo wiemy, że weź ukraińską, która nie ma tych wymogów, które ma żywność nawet polska i europejska. To nam jest wolna Amerykanka w cudzysłowie. No właśnie. To jeden z tych postulatów jest, żeby to jakoś skorygować, albo w ogóle to będzie. Walczymy dalej, kolejne roślinki? Kolejne roślinki, jeszcze jedno pytanie. Czy zna pani więcej postulatów, to wtedy jedziemy po więcej roślin. Znaczy na pewno ten jest jakiś taki, najbardziej mi się objęło uszy. I ja zgadzam się z nim. Chodzi o to też, żeby zboże chyba nie było włożone, nie? Tak. Tylko żeby przejeżdżało tranzytem, a nie lądowało u nas. No i w ogóle większość tych upraw, które są tam w takich wielkopowierzchniowych gospodarstw, nie tam, nie wiem, 500-200 hektarów, żeby lądowały gdzieś dalej docelowo, a nie u nas, bo nasi rolnicy nie mają gdzie sprzedawać. Ja mam dla pani podarek, dwie roślinki. To są rododendrony. Rośliny ogrodowe, przezimują bez problemu. Nie, ja jestem bezplastikowy. A, to super, to chwalę się. Wie pan co, tylko ja bym bardzo chętnie to wzięła, ale idę na ten festiwal i po prostu martwię się, że je zniszczę. No bo ja pocztą nie wysyła. No wiem, ale dobra, biorę. Za każdy postulat jedna roślinka. Ale jak to? Rolnicy teraz protestują. Tak. I teraz za każdy postulat... Przeciwko zielonemu ładowi. To jest raz. A za drugi postulat, dla to, żeby uregulować sytuację na granicy ze zboża wpływają. To jest dwa. Trzeci to jest sprzeciwianie się 4% zostawianiu upraw, tak zwanemu ugorowaniu. Czyli zostawiamy uprawy, nic na tym nie uprawiamy, dla ekologii. Aha, okej, to tego nie wiedziałam. Jak dysponujemy roślinki?
Ja wezmę jedną, a tutaj kolega weźmie drugą. Dobrze, proszę bardzo. Tak, dziękujemy bardzo. To są rośliny ogrodowe, zimują bez problemu. O, to ty będziesz uprawiał. Sadzić w ogrodzie, one mogą mieć nawet 1,5 metra wysokości po kilkunastu latach. A, super. Pięknie kwitną na czerwono, są rododendrony. A, rododendrony. A, super, bardzo dziękujemy. Ja dzisiaj nie jestem w ramach rolnika, tylko ogrodnika, dlatego nie ze zbożem, a z roślinami. Przeprowadzam sondę uliczną na temat znajomości postulatów strajkujących rolników. Jeśli państwo znacie przynajmniej jeden postulat, dostajecie jedną roślinkę. To chodziło o import zboża? Dokładnie, to jest raz. Rolnicy sprzeciwiają się nakazowi 4% ugorowania powierzchni gospodarstwa. A docelowo to ma być 10% gospodarstwa. Zdane na piątkę, gratulacje. Dzień dobry pani. Prowadzę sondę uliczną, można dostać roślinkę za darmo. Myślałem, że więcej osób będzie chętnych, żeby chociaż odpowiedzieć, jakby to nic nie kosztuje. O, proszę bardzo. Co my tu mamy? Odmianę Tarragone, ale zamazana, czyli etykieta była. Ale to jednak nie jest ta, to musi być jakaś inna odmiana kwitnąca na czerwono. No ja mam tutaj akurat nową zęblę. No nie jest to chyba to samo, chociaż ja aż taki specjalista nie jestem. Tu obok mamy pielisa, ale no... Jak dorośniesz, zostaniesz taką roślinką, tylko mam nadzieję niewysadzoną w mieście, żeby nie zawiązywała pejków kwotowych, bo tu jest 1, 2, 3, 4 polki, generalnie licho. Myślałem, że uda mi się dzisiaj rozdać wszystkie te rododendronki. Niestety nie ma zbyt dużego zainteresowania do rozmowy i teraz albo przez tę twarz, albo przez ten mikrofon. Także bardzo wam dziękuję za obczajenie tej sondy i do następnego odcinka, ale może już nie w formacie sondy ulicznej.